Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w programie Porozmawiajmy o zwierzętach i dzisiejszym zwierzęciem, o którym będziemy rozmawiać jest z łaciny, i to dziwnie brzmi, bubo bubo, czyli puchacz. Puchacz lucek. Moi drodzy, puchacz to największa z polskich słów. Niestety jest ona bardzo rzadko spotykana. Przez wiele lat ten gatunek był tępiony, a to wszystko ze względu na to, że niestety przez swoje, jak dla mnie przynajmniej, piękne oczy kręcisz głową i cię tutaj widzowie nie zobaczą, no. Zwrócić uwagę ludzka jest bardzo ciężko. Jego głowa potrafi się kręcić niemalże w każdą stronę o 270 stopni. Potężne ma te skrzydła. Potężne. Za chwilkę o nich też powiem. Ale na początku chciałem się skupić o oczy i czemu ten gatunek został praktycznie wytępiony z terenów Polski. Oczy ludzka, a konkretnie tęczówka, ma kolor pomarańczowy. U niektórych słów jest to nawet kolor żółty. I właśnie przez ten kolor, przez wiele wieków, niestety puchacze były kojarzone z demonami, a nieraz i z diabłem. I to jest właśnie powód, dla którego puchacze wręcz prawie całkowicie wyginęły z terenów lasów polskich, jak i terenów całej Europy. U puchaczy występuje całkowity brak dymorfizmu płciowego, czyli co oznacza, że niestety bardzo ciężko jest tutaj określić płeć. Wiemy tylko tyle, że samice są dużo większe od samców, natomiast jeżeli nie posiadamy drugiej sowy, lub jeżeli mamy dwie sowy i są one tej samej wielkości, ciężko będzie rozróżnić, czy jest to samiec, czy samica. Najlepszym rozwiązaniem tutaj są jednak badania genetyczne, czyli DNA. Puchacza charakteryzują przede wszystkim oczy, o którym już powiedziałem. Są one duże i zwrócone całkowicie do przodu oraz charakteryzuje puchacza również szlara, czyli jest to zbiór tych piór dookoła oczu i dzioba, który tworzy swoistego rodzaju naturalny zbieracz fal dźwiękowych. U nas jest to małżowina, uszy puchacz ma tutaj, szlara powoduje, że te dźwięki są zbierane wprost do uszu. No dobrze, lucek w tym momencie postanowił troszkę zmienić swoją lokalizację i siadł mi na ramieniu jak papuga. Lucek, ty też jesteś w takim razie egzotyczny ptak. Puchacz przede wszystkim rewelacyjnie widzi, jak i słyszy. Datuje się, że jego wzrok jest prawie 100 razy lepszy niż u człowieka. A odnośnie uszu, zapewne na jego głowie widzicie te dwa sterczące piórka, które przypominają uszy. To nie są uszy, to są tylko pióra, które tak do góry odstają. Natomiast uszy sowa ma całkowicie schowane w środku. Sowa ta zasiedla przede wszystkim stare i bardzo rozległe tereny Europy, jak i Azji. Preferuje stare lasy, jak i tereny skaliste. Sowę tą można spotkać w naszym kraju, poza jego centralną częścią, w miejscach niedostępnych lub bardzo trudnych dla człowieka, zwykle w pobliżu zbiorników wodnych. Puchacz zazwyczaj jest aktywny o zmierzchu, jak i w nocy, a za dnia odpoczywa w zaroślach, jak i zagłębieniach skalnych. Prowadzi ona zazwyczaj osiadły i skryty tryb życia. Może do końca tego nie widać, bo w tym momencie chyba ta sowa mnie zdominowała, natomiast jest to bardzo płochliwy gatunek. Przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć, że jest to zwierzę bardzo terytorialne. Przez cały rok przebywa w obrębie swojego rewiru. Lot sowy jest bardzo cichy i szybki, wręcz można by powiedzieć, że niezauważalny. Skrzydła w żaden sposób nie powodują wirów powietrznych, przez co właśnie nie powodują również dźwięków. Pochukiwanie puchacza można usłyszeć z odległości nawet do 3 km. Porozmawiajmy sobie w tym momencie troszkę o wymiarach puchacza. Jak widzicie, jest to naprawdę duża i potężna sowa, największa ze słów. Jej wymiary około 60 do 75 cm wysokości, chociaż rekordowy okaz miał 78 cm. Sam ogon jest to około 30 cm długości i coś mnie zaczyna iskać. No tak, wszystkie zwierzęta mnie po głowie iskają. Nie wiem, czy mam tak mało włosów. Gniazdo chyba tutaj mam, też jej przypomina. Moi drodzy, rozpiętość skrzydeł u puchacza sięga nawet do 190 cm. I teraz możecie sobie to wyobrazić. 2 metry rozpiętości skrzydeł, w momencie, gdy leci taki ptak, w nocy jeszcze, no można się naprawdę mocno przestraszyć. I tutaj zapewne wielu z was też zastanawia się, ile taka sowa może ważyć. A więc tak jak powiedziałem wam troszkę wcześniej, samice są większe. Mniej więcej od 3, prawie nawet do 5 kg wagi, natomiast samiec 1,5 do 3 kg. Sowy polują przede wszystkim na małe i średnie ssaki. Szczególnie szczury, ryjówki, norniki, zdarza się zające oraz ptaki, w tym kurkowate, mewy, kaczki, a także nawet ptaki drapieżne. Zjada również dość rzadko płazy, owady oraz małe ryby. Niestety zdarzają się również przypadki kanibalizmu. Największy udział jednak mają kaczki oraz gryzonie. W diecie oczywiście. Czasem również puchacza można spotkać na wysypisku śmieci, gdzie stara się podjeść bądź uzupełnić swoją dietę w niedobory wapnia. Moi drodzy, i co jest tutaj bardzo ciekawe? Jak widzicie sami, ta sowa jest duża, masywna i bardzo silna. Te szpony mają zacisk praktycznie 1,5 tony.
W momencie, gdy taka sowa upoluje zwierzę, zająca, a nieraz i zdarzy się, że małą sarnę bądź jelenia, zwierzę do wagi 17 kg, gdy coś wpadnie w takie szpony, momentalnie zgniata, przebija rdzeń kręgowy i jest śmierć na miejscu. Sowy ogólnie dożywają na wolności około 20 lat, natomiast w niewoli, jeżeli dobrze się nią ktoś zaopiekuje, potrafią dożyć nawet 60 lat. Sowy zazwyczaj nie mają swojego gniazda. Gniazdują w starych gniazdach ptaków drapieżnych, zagłębieniach skalnych, bądź zdarza się, że nawet i na ziemi. Od lutego do kwietnia samica składa tylko raz w roku od 2 do 4 jaj, które mają kształt kul i są całkowicie białe. Składa je całkowicie na nagim podłożu i czas wysiadywania tutaj wynosi od 34 do 36 dni. Po wykluciu się piskląt, samiec, jak i zarówno samica opiekują się młodymi przez pierwsze 55 dni w gnieździe, a następnie 100 dni poza gniazdem. Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem, aczkolwiek znajduje się na liście zagrożonych gatunków, jeżeli chodzi o Polskę, i datuje się, że na terenie naszego kraju występuje około 250 par lęgowych tego gatunku. Nazwa puchacz, i to jest ciekawostka, pochodzi od charakterystycznego głosu, jaki wydaje ta sowa, czyli takie niskie i donośne uhu. Niestety śpiewać za bardzo nie umiem i nie jestem w stanie tego dźwięku wam pokazać, ale jak właściciel Lucjana mówi, ponoć ten dźwięk z niemieckiego nawet oznacza puchu, jakoś tak. Co ciekawe, sowa potrafi swoją głowę skręcać o 270 stopni, czyli praktycznie w każdą stronę i przy tym nie uszkadzając sobie kręgów, jak i sieci naczyń krwionośnych. Puchacz, jak i wszystkie sowy, są akurat wyjątkiem, jeżeli chodzi o ptaki. Bowiem wszystkie ptaki, chcąc zamykać swoje oczy, podciągają dolną powiekę, zamykając oko. Natomiast puchacz zamyka oko, opuszczając swoją górną powiekę. Chcąc zakupić sowę, i właśnie w tym momencie chodzi o puchacza, nie jest to takie łatwe. Oczywiście musi być to zakup z licencjonowanej i zarejestrowanej hodowli. Na łapie puchacz musi posiadać obrączkę. No Lucek, wszystko dobrze? Tyłem, tak? I teraz mnie obstrasz, pewnie jak sobie tak siedzisz. No. No i niestety są tutaj dokumenty CITES i takie zwierzę podlega rejestracji. Jednak jak sami widzicie, po pewnym czasie, a Lucek ma 5 miesięcy, posiadacie wspaniałego przyjaciela, z którym możecie spędzać dużo czasu na łonie przyrody, no i cieszyć się odwzajemnioną miłością. Oczywiście trzeba wybudować też dla takiego zwierzaka klatkę. W tym wypadku Lucek posiada wolierę o wymiarach 5 metrów długości czy szerokości oraz 3,5 wysokości. Posiada troszkę piłeczek i zabawek, którymi się bawi. Posiada również huśtawkę. Przydałoby się również, by w wolierze znajdował się maleńki zbiornik wodny bądź jakiś pojemniczek. Co prawda ptaki drapieżne za bardzo nie piją bezpośrednio wody i zazwyczaj wodę pobierają sobie z pożywienia, natomiast zdarza się, że faktycznie lubi troszkę tej wody w bardziej upalne dni podpić, bądź choćby nawet wejść, żeby troszkę zaczerpnąć jakiejś kąpieli. Nie zastanawiajcie się nad zakupem takiej sowy, jeżeli mieszkacie po prostu w bloku. Jest to całkowicie niemożliwe. Musicie mieć zewnętrzne pomieszczenie, a po pewnym czasie przydałoby się i taką sowę również, jeżeli oczywiście będziecie jej ufać, ją odpowiednio tutaj udomowicie, można ją sobie puszczać. Chociażby na smyczy. Jak już wcześniej wspomniałem, sowa jest to drapieżnik, a drapieżniki jedzą ryby, małe gryzonie oraz kurczaki. Małe kurczaki. Tak się składa, że dla Lucjana przygotowaliśmy właśnie parę małych kurczaczków i spróbujemy go nakarmić. O, już chyba wyczuł. Chodź do mnie, Lucek. No wskakuj. Idziemy, wracamy do domu. Lucek, czas do domu, już jest późno, koniec zabawy. Halo. No chodź do mnie. Chodź. Tak jak z moimi dziećmi, po prostu nie chcę iść do domu. No dobrze, moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę, taką solidną 1,5 tony uścisku. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej informacji właśnie o takich zwierzakach. Lucek, ostatnia szansa. Zostajesz tutaj na noc. W takim razie jesteś nocnym stworzeniem. Do usłyszenia, piona i cześć!